obiekt Arłamów Arena. To właśnie tutaj Abklan Resowia Rzeszów zmierzy się dzisiaj z Wisłą Kraków. Ja i mój kumpel. Że Paweł, czy że... Nie, tutaj, ten szczupły. Do takiego stanu ja zagrożę, żeby tak wyglądali bramkarze. Paweł, co ty na to? Ja takiego stanu nigdy się dopuszczę. Radziu, jesteś tu? Czujesz się w nowej drużynie, bo Ekstraklasę znasz z ekipy Rakowa Częstochowa, natomiast teraz poziom niżej, Resowia. Jak odbierasz w ogóle cały team, którym zostałeś w szatni? A byłem tak miło zaskoczony, że jest tu sporo jakości i klub się, jest taki ambitny, chce się budować. Ja jestem zadowolony, że przyszedłem. Brania, twoje CV jest bardzo imponujące, między innymi Notts County, no, brytyjska drużyna. Powiedz, jak tamten czas wspominasz, bo czytając ten dorobek klubowy, naprawdę niektórzy mogą pozazdrościć. Można tak, ja czasami człowiek, kiedy ma na wybierz, tak? Tak. Tak, wtedy miałem na wybierz słowackiej ekstraklasy i Notts County do tego doszło. I miałem 24 albo 25 lat i chciałem jeszcze zrobić jakiś taki postęp w karierze. Tak, wybrałem to. Oni chcieli iść do championshipu. Miały na to bardzo dobre warunki i stadion, i drużyny. Nie udało się. I potem ten drugi rok bardzo dużo zmian i piłkarskich i w sztabie. Tam w 15 rundzie drugi raz się zmienił trener i było to niedobre, a musiałem odejść stąd i już jestem, byłem na Słowacji, a teraz.
po zakończonym test meczu z Wisłą Kraków. Wygrywamy 2-1. Miałeś trochę pracy w dzisiejszym pojedynku, ale pokazałeś bardzo wysoką dyspozycję, bardzo wysoki poziom, taki ekstraklasowy. No to ja nie mogę nic powiedzieć, to muszę powiedzieć nie kto inny, co to ogląda. Oczywiście, że tam była kilka sytuacji, ale graliśmy przeciwko ekstraklasowej drużynie, dobrej ekstraklasowej drużynie. Wiedzieliśmy, że będą grać agresywnie. Druga połowa była z naszej strony taka już, myślę, że trochę słabsza, ale z tym, że jesteśmy w takim obozu, mamy jeszcze sporo czasu do ligi, także myślę, że to jeszcze będzie lepiej. Duże nadzieje Wresowi, na pewno przed zbliżającym się sezonem, na pewno też spore oczekiwania kibiców, bo już wiemy, czym smakuje pierwsza liga, to będzie drugi sezon. Powiedz, jakie nadzieje z twojej strony? Nadzieje, no ja uważam, że drugi sezon zawsze bywa ten cięższy, a trzeba iść od meczu do meczu, widzimy, jak to będzie wyglądać. Oczywiście, że te cele, które mamy w szatni, to nie będziemy tutaj rozmawiać o tym, a tak jak powiedziałem, pójdziemy od meczu do meczu. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem człowiek z Bańskiej Bystrzycy, Brania Pindrok. Dzięki serdeczne, że byłeś razem z nami. Dziękuję serdecznie.